Siemandero, część druga naszych rowerów. Czyli skończyliśmy na Vantulu VT 240 i lecimy dalej. Ten rower, moi drodzy, to jest... Oj, to jest Endorfina. To jest niemiecka firma. Tutaj macie jego napis. Speed 2 SL. Możecie sobie sprawdzić jego koszty, ile kosztował. No powiem wam, że kosztował w okolicach 3000 euro, jak był nowy, kilka lat temu. Oczywiście my nie kupiliśmy go za 3000 euro, my go nie kupiliśmy nawet na... Za 1000 euro my go nie kupiliśmy, za 500 euro my go nie kupiliśmy, za 300 euro my go nie kupiliśmy, za 200 euro my go kupiliśmy za 150 euro. Tak, naprawdę, 150 euro. Słuchajcie, możecie wierzyć, bądź nie, do Hagi pojechaliśmy po niego. Jedyne co z tym rowerem było nie halo, a pewnie już będziecie widzieć, to jest różnica w kołach, a mianowicie w rawkach. Oryginalna była ZTR Olympic. Możecie też sprawdzić firmę, jest to na tamten czas to były chyba najlżejsze i najlepsze rawki na świecie, obręcze, na których zawodnicy nadupcali. Bardzo dobre też do tubeless ready, bardzo była dobra owika w środku, że nie przepuszczała, bardzo sztywne, bardzo lekkie i bardzo wytrzymałe, także tyle. Dlaczego musieliśmy wymienić tą obręcz? Znaczy ja ją zostawiłem, później ją sprzedałem osobno. Piasta była z tyłu pęknięta. Była pęknięta piasta, przy szprychach poszła piasta. No, dlatego między innymi też nie lubię hardtaili, bo tam są za duże obciążenia, przeciążenia, dopieprzenia na tyle i ta dupa dostaje bardzo mocno. I czasem może wam rawka pieprznąć szprycha te sprawy. Dobra, nieważne. Słuchajcie, kupiliśmy tą rawkę, szukaliśmy 26 rawek, przeważnie sprzedawali dwie, nie chcieliśmy kupować Mavic'i, nie chcieliśmy kupować dwóch rawek, bo przednia była jak najbardziej dobra i tutaj nie było żadnego problemu. No i znaleźliśmy w Decathlonie rawkę 26 cali, oczywiście bez zębatek. Pojechaliśmy do Rotterdamu, wtedy zrobiliśmy sobie wycieczkę, ja miałem gazelę elektryczną. Aga pojechała już nawet nie wiem na jakim rowerze, chyba na kolarce pojechała swojej. I słuchajcie, nie pamiętam, Boże, 20 coś euro, 25, 29 euro kosztowała ta rawka. I ją przywieźliśmy, dlatego ona jest tutaj, no wiecie, pod... Jeszcze pod V-breaki była możliwość, dlatego tu jest srebrna. Można by było to oczywiście sobie markerem zamalować czy sprayem. To by się tak nie rzucało. Ale najważniejsze było to, że pasowała nam tutaj kaseta na bębenek i żeby już była przystosowana do montażu tarczy. Tutaj oryginalnej Magury, które były. Także pojechaliśmy, kupiliśmy i wymieniliśmy. Oczywiście standardowo doszły pedały z Bitfina, to jest chyba nasz taki zestaw i nóżka bitfinowska, bo znowu nie lubimy rowerów bez nóżek. Zajebista sprawa, fajne pedały, fajne nóżki, dobre pieniążki. Błotniczek z Bitfina, też go lubimy. To oczywiście nasz łańcuch Abusa. Tutaj kupiliśmy sztycę pod tył amortyzowaną w gamie, a chyba kosztowała 12 euro. Ale to jest to siodełko Witkopa porwane. Bardzo fajne siodełko w Lidlu kupione za 7 euro. Race. Zajebiste siodełko. Błotnik to jest mój. Jeszcze z Polski go przywiozłem jakiś czas temu. To jest Crossa błotnik. Co mogę wam powiedzieć o tym rowerze? Będzie więcej zdjęć ładniejszych, jak już poszedł do sprzedaży. Kolejny rower... Boże, chyba najbardziej żałuję sprzedaży tego roweru. On też ważył jakoś... niecałe 10 kilo, 10 albo 10 z malutkim haczykiem, nie pamiętam teraz. Oczywiście mierząc bez tej sztycy, bez błotników, bez łańcucha, bez nóżki, bez pedałów, bez bidonów, bez koszyków na bidon, może co ja tak... I była węższa kierownica. Dobra, ale zacznijmy może od początku. Hamulce Magura Luis, Marta. Rawki to już wiecie, widzicie, ZTR Olympic, z tyłu niestety no-name'owa, z Decathlona. Ale słuchajcie, co wam powiem, genialna rawka, bardzo mocna, nic się z nią nie stało, bardzo mimo wszystko dobre łożyska, przetrwała tutaj deszcze, zimę, sól, wszystko.
i nie było żadnego problemu. Mocne szprychy, nie było problemu z tą rawką, także Aga trochę też tutaj ponadupcała tym rowerem, no bo zapierdalał, no. Amor, słuchajcie, tutaj jest Amor RockShox Seed Race. Także tutaj więcej chyba nie muszę mówić o tym amortyzatorze. Kto zna ten model, nie mówię o firmie, ale właśnie o modelu, o Seedzie, czy to jest 10-letni Seed, czy to jest 5-letni, czy to jest nowy Seed, no to chyba nie trzeba mówić, że to jest kurwa jeden z najlepszych amorów na świecie pod względem regulacji pracy, no i wagi, jest bardzo lekki. Tak, tutaj kupiłem taki fajny jeszcze błotnik na Amor. To akurat ten błotnik to był drogi w sklepie rowerowym, kosztował, z tego co się, słuchajcie, orientuję, to chyba 12 euro. Ale fajną robotę robił, naklejki sobie nakleiłem, bo tam były w zestawie, myślę, pod kolor Amora. Czekajcie, bo mi się tam suszarka zblokowała. Zaraz, znaczy, nie zblokowała, tylko program włączyłem. No, dobra, już jestem. Nie stresujcie się, będzie dobrze. Wszystko się ułoży, jak to mówi Kostka, nauczyła Dominika, że wszystko się ułoży, pana Abusa z góry boku. Też to wierzę. Dobra, słuchajcie, to jest 100 mm długości skoku. Opona oczywiście weszła nowa, bo tutaj gościu sprzedawał na Big Apple, na Schwalbe, wiecie, takie dosyć łysawe opony okrągłe, tam 2.0 szerokość, do dupy. Kurwa, za przeproszeniem, nie mogłem tych opon zdjąć z tych rawek ZTR-a. Te rawki są dosyć wąskie, dosyć miały wysokie stożki. I powiem wam szczerze, że na 3 łyżki to robiłem i te łyżki były na takim naddaniu, że nie wiedziałem, kiedy mi strzeli w oczy, która łyżka. Myślałem, że się zesram, kolokwialnie mówiąc, żeby zdjąć te dwie opony z tych rawek. Jeszcze mi Aga pomagała, kurde, nie pamiętam, kiedy ja się tak spociłem i zmęczyłem przy zdejmowaniu opon. To był obłęd. Przy zakładaniu też nie było lepiej. Oczywiście dodam, to jest opona zwijana. I z tyłu jest opona z Decathlona Michelin Country Trail, również zwijana opona, czyli już bezdrutowe. Jak większość wszystkich, które mieliśmy. I na tym zdjęciu, słuchajcie, za dużo nie widać. Tyle co wam powiem. Idziemy do następnego zdjęcia. Drugie takie same. Dobra, to jest bardziej my hand. Tu też fajnie sobie ktoś ponaklejał SRAMA. Czy nie wiem, czy to nie było oryginalnie, i żaba. Nie wiem, czy to też była sramowska żaba, ale wyglądało fajnie. Cane Creek, oczywiście standardzik. Cane Creek tutaj. A! Mostek chyba jest bitwinowy. Wymieniliśmy mostek, bo był bardzo długi mostek. Chyba była 10 cm mostek, tu jest chyba 6 cm. Oczywiście gripy sobie wymieniliśmy. Licznik był Cat Eye'a, oryginalnie, tylko baterię trzeba było naddać. I zobaczcie, to mi się w tych starszych SRAM-ach podoba, ta zajebiste klamki tutaj, te manetki z takiego aluminium. To są akurat chyba 7 SRAM-a. Wow, zajebiste są te klamki, to jest dzieło sztuki, uwielbiam takie aluminiowe odlewy. No ale no, to już była taka cena tego roweru, że on musiał mieć wszystko co najlepsze na tamten czas i miał. Dobra. O, tutaj będziecie widzieli trochę z przodu. Dwa koszyki na bidony były. BBB, taka chyba holenderska firma. Niestety, słuchajcie, metalowe. Także plastikowe byłyby lepsze, a poza tym lżejsze, ale nie ruszaliśmy tego. Tutaj macie D, widać, od Seeda. Tutaj macie napis Race. Nie wiem, jakie te tarcze tu były, to była chyba 180, a z tyłu była 160 mm. I tutaj były piasty z przodu Hub, Hebe, nie pamiętam. I ta właśnie piasta z tyłu była 240 bodajże. I ta piasta właśnie z tyłu pękła. Tutaj pękła, poszła tutaj od szprychy do połowy. Słuchajcie, o dziwo, my o tym wiedzieliśmy, wróciliśmy z Hagi 11 km, Aga wróciła na tym kole z tyłu, na tej pękniętej piaście i no nie naddało się. Nie naddał się, rower koło nie pękło w pół, także nie najgorzej. Dobra, tutaj macie, no nie, no ten amortyzator to była bajka. Jeszcze tu jest rower brudny, nie, po piachu trochę pojeżdżony. Tutaj macie blokady z kierownicy. Zajebista. Zobaczcie, tu jest manetka. Tu jest manetka
od Amorka. Tutaj macie Magury Marty, Cordo manetki i co zostało zmienione? Kierownica została zakupiona. Kupiliśmy ją tutaj na portalu. To była chyba 720 albo 680 mm. Matowy karbon. Zajebista kierownica, zajebista, leciutka, mega mocna. W kształcie enduro, tak jak lubimy, tutaj trochę podbita do góry. No nie mogę się wypowiadać na ten temat tego roweru, bo za te pieniądze i w ogóle on powinien naprawdę na ścianie wisieć. To chyba tyle, co chciałem tutaj powiedzieć. Oczywiście sramy X7 manetki, z tyłu była X9. Dobra. Korba Truvativa, zewnętrzne łożyska, again, zero luzów, nigdzie, 3x9 bodajże, bądź 3x10, chyba raczej 3x9, jak zwykle zero problemów z takim napędem, nic się nie dzieje. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest taka sytuacja była, wyszedłem ze sklepu, postawiłem rower, to też kolejny rower, który miałem, Pegasus, niemiecki rower, taki też hybrydowy, trochę taki poza miasto, do miasta, fajny. Wychodzę ze sklepu, pyk, i mnie laski zastawiły jakieś tam nastolatki tymi swoimi rowerami na tych koszach wielkich, gdzie te rowery, kosze są większe od nich. W większości to one by mogły powchodzić do tych koszów, ale koszyków. Ale tu jest taka moda właśnie, one sobie tutaj wrzucają torebki, zakupy, takie rzeczy. Miałem kiedyś taką kozę z koszem i jak zapakowałem jakieś zakupy, wodę do tego kosza, to jak zawiał wiatr, czy jak skręcałem, to myślałem, że nie utrzymam tego po prostu, bo masa ciągnęła ten rower, więc ja nie wiem, jak te dziewczynki, kobiety tutaj, niektóre są takie filigranowe, jeżdżą na tych rowerach, no a jakoś jeżdżą. O tym rowerze też będzie, ale to jest na razie przebitka. Mamy tutaj też na wiosce salon Yamahy i serwis Yamahy. I tutaj też była taka przebitka, to nie ma nic wspólnego z rowerami, ale jak gościu sobie zrobił Yamaszkę, motorek, jak sobie doinwestował, patrzcie w ogóle na tą oponę, jaka jest szeroka. Możecie sobie sprawdzić pod tablicy rejestracyjnej, to zobaczycie, jaki to jest chyba model tej Yamahy, chyba to był VMAX, o ile się nie mylę. Tak, to był ten nowszy VMAX, bo tutaj po tych wlotach poznacie, po tym pięknym silniku i tutaj gościu chyba tu sprzęgło miał, czy co, to nie wiem, przez szkło, no po prostu kozak, doinwestowany, o jest VMAX, doinwestowany motorek, piękny, stary mi się bardziej podobał, ten pierwszy co wyszedł, ale ten też jest genialny. O, tutaj możecie zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. No, zobaczcie, jaka maszyna w ogóle, jaki zapierdalacz. Tutaj wszystko, wał kardana, tłumiki zmienione, pomalowane bloki silnika. Oj, piękne, piękna maszyna. Bum, tutaj macie z drugiej strony. Też znowu przeszklone, tu przeszklone. Aj, o, a tutaj macie Kawasaki z Kalifornii. Takie wiecie, kiedyś w latach 80-tych, 90-tych jeździły po Kalifornii, właśnie białe. Kalifornia, macie Highway Patrol. Fajne, na dużo starszych filmach można to zobaczyć, te motory. Także ktoś sobie też chyba sprowadził ze Stanów i tutaj dał na serwis. I zobaczcie, ile ma? 45 tysięcy, bodajże to będzie w milach przebieg, nie w kilometrach na pewno. No, 45 tysięcy, to trochę tam pojeździło. O, tu jeszcze macie cały system do sterowania lampami oryginalny, wszystko. To taka ciekawostka. O, tutaj mieliśmy też takiego dżianta, Giant Ultimo. Nie pamiętam, czy to była dwójka, czy jedynka. Też pojechałem po ten rower, kupiłem go za... Ojeju, 70 albo 80 euro. Gościu go wystawił chyba za 110. No, czyli co tutaj zmieniłem w tym rowerze? To wam powiem, dołożyłem lampkę z akcjona, bo nie było, była połamana. Wyregulowałem hamulce. Założyłem oponkę z przodu, tu jest Rapid Drop, niestety takie się tu kupuje. Z tyłu tutaj jest oponka z Decathlona. Co tu mogę więcej powiedzieć? Nóżka była, wszystko było. Moja sakwa, mój łańcuch. Na Amorach z przodu, na Amorach z tyłu.
pod siodełkiem, wygodne siodełko, fajny rower, regulowana kierownica, dzwonek był, licznik tam dołożyłem. Linki trochę okleiłem taśmą, duct tape'em, bo były trochę tam rdzą podchodziły, ale nie były popękane. Po prostu zabezpieczyłem to, żeby się później nic z tym nie działo. Oczywiście 3 chyba na 9 biegi. O, tutaj macie tą oponkę. Taka trochę gravelowa, nie? Można powiedzieć. Na shooterki. O, licznik, zobaczcie, prędkość 99,9, nie? Licznik się spieprzył, spadł deszcz, gdzieś tam woda podeszła. Dwa dzwonki. Czasem w Holandii lepiej mieć dwa dzwonki, jak nie mieć żadnego. Co wam? O, to jest też oponka z Decathlona. Z takim bieżnikiem. Chyba 15 euro kosztowała. 28 cali kółka. O, tak wygląda z tej strony. Tak wyglądał rower za 70 euro, zobaczcie. Proszę, jaki ładny. Na Altusie. Również wszystko działa. Na V-breakach. Amor bez wycieków, bez rydzy, bardzo miękki. No nie można się naprawdę przyczepić. Axa Victory, nowa blokada. Naprawdę, no, macie, biegi. Ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery. 2, 4, 6, 7, 8. No, 8. A, to jeszcze była taka rzecz, powiem szybko, że ten rower był na innych rawkach, natomiast po chyba miesiącu użytkowania bębenek z tyłu wysiadł. No, po prostu stracił napęd. Zapadki się tam rozdupcyły, ale znaleźliśmy za 20 chyba 5 euro dwie rawki 28 do tego roweru. Pojechaliśmy, kupiliśmy i tam jeszcze były opony na tych rawkach i stąd on ma srebrne rawki, bo oryginalne były czarne. Ale koła oczywiście proste, bez problemu. No przerzutka gdzieś tutaj obita, takie coś, no po prostu poprawny miejski, słuchajcie, rower, no kółeczka fajne, widzicie, niewyjechane, niezjechane. Nie ma się do czego przyczepić. Korba jakaś niezajechana. Jakiś Dual Seas Index. Bóg wie co to jest. O, tak ten rower się prezentował z myjni. O, oponka to Bitfin Trekking Speed. Słuchajcie, ogólnie ona bez jakiejś wkładki antyprzebiciowej, bez jakichś takich rzeczy, ale fajnie szybko się toczyła i nawet kilka razy tak mega, wiecie, przydupcyłem V-breakami z tyłu. No tak, myślę, na 10 metrów krechę zostawiłem na asfalcie. I powiem wam, że no nie zauważyłem jakiegoś zużycia, żeby, wiecie, żeby te ząbki się starły czy coś. Także kilka razy robiłem takie hamowania z ciekawości, bo ta opona się wydawała taka miękka. No ale powiem wam szczerze, że o, długo ona by przejechała. Dobra. Tutaj będzie jak on, tutaj były kolejne zdjęcia do ogłoszenia. Po myciu, o. Tutaj miałem zestaw MacOffa. To akurat bardzo polecam ten spray do mycia roweru, nie wiem, samochodu, czego chcecie, motocykla. To jest akurat było do motocykla. Natomiast on nie rozpuszcza wam jakichś tam lubrykantów, rzeczy. W sensie to nie jest, wiecie, jak WD-40, że później wypiera wodę, ale też nie smaruje do końca. Bardzo fajnie rozpuszczał brud. Zobaczcie zresztą, jak wyglądają rurki, jakie czyste, jakie to wszystko ładne po tym MacOffie. Linki w pełnym pancerzu, czyli nie ma tak, że tutaj, wiecie, będą rdzewie, czy gdzieś tutaj woda wejdzie. No ogólnie, kurde, no co wam powiem, no Boże, no poprawny miejski, naprawdę rower, nawet trochę za miasto. Naddałby się, o, to jest ta oponka. Naddałby się. No macie tutaj Shimanowska piasta. O, tak wygląda Amorek w używanym rowerze za 70 euro. No, możecie się przyjrzeć. Żeby nie było, że ja was naprawdę kłamię, że to są jakieś, wiecie, rowery kupowane, nie wiem, prawie że nowe, nieużywane przez kogoś, no, no takie można kupić rowery w takich pieniądzach, w takim stanie. Także zastanówcie się czasem, jeżeli wam nie przeszkadzają to jakieś obicia. A, to jest Ultimo RS2 model. Jeżeli wam nie przeszkadzają jakieś obicia, że trzeba hamulce wyregulować, umyć rower, że czasem o rawkę będzie trzeba zmienić, bo wam bębenek siądzie, to naprawdę dajcie sobie spokój z zachodzeniem w głowę kupnem nowego roweru. A tutaj była oryginalna lampka, która była udupcona niestety. No zobaczcie, no, macie zbliżenie, ani gumy nie porwane, nic. Szkoda gadać w ogóle. Jaram się własnymi zakupami. Oryginalne rączki, patrzcie, też niezjechane. No to nie wiem co mogę wam powiedzieć, no. Tutaj jest, jak wymieniałem koło w dziancie elektryku moim Twiście Go Double. I tutaj macie takie coś, zobaczcie.
Normalnie w elektryku miałem też gazelę, miałem pucha, Boże, jeszcze chyba dwa inne, nie pamiętam. Dwie gazele nawet, esparty dwie, elektryczne. Słuchajcie, to normalnie jak idzie kabel do silnika, to jest wtyczka, którą się odłącza, zdejmuje się kółko, bez problemu. Tutaj ktoś pomyślał w tym dziancie, żeby zrobić to na stałe, bez żadnej wtyczki, po prostu są kable do silnika wsadzone i nie można tego rozpiąć. Więc przy wymianie koła z przodu, odkręceniu, to musicie się naprawdę dużo nagimnastykować, żeby tych kabli nie ukręcić. Trzeba zjąć cały błotnik, wszystko. Napieprzyłem się przy tym rowerze, byłem w szoku. O tym rowerze to jeszcze będzie osobny filmik. No, jego plusach i minusach chyba było więcej minusów, nie wiem, niż plusów. No, plusy też były, ale to jest po prostu dramat. Jak można tak komuś życie utrudnić? A wymieniałem tu opony, bo widzicie, tutaj była szwalbowska, jakiś energizer, ale nie zjechana, ale praktycznie bez bieżnika. Więc trochę mi się ślizgała ta opona. Tu napęd był naprzód, więc wiecie, dobrze było mieć jakiś bieżnik, żeby to się lepiej wgryzało. No dobra, drugi filmik idzie ku końcowi. No to co, startuję z trzecim. Bye!